My jako Polacy powinniśmy postawić Donaldowi Tuskowi pewne zadania. Niech on dla Polaków coś załatwi. Donald Tusk dla Polaków nie zrobił nic. Jeszcze jako premier zlikwidował konkurencyjny dla krajów Europy Zachodniej przemysł stoczniowy, otrzymując jednocześnie od Angeli Merkel nagrodę Rethenała, polakożercy, który nazwał Polskę krajem sezonowym. Tusk za to zyskiwał poklask wśród unijnego establishmentu. Donald Tusk popiera donosy na Polskę i grozi legalnie wybranym władzom. Ja będę działał w taki sposób, aby wszyscy wyraźnie słyszeli, co się dzieje złego, jeśli chodzi o działania polskiego rządu. Próbowałem także przestrzec polskich polityków przed takim właśnie nadmiernym szarżowaniem w Europie. Tusk poparł pucz opozycji w Sejmie. Podważał legalność budżetu, w którym jest program 500+, wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Ja i tak nie odpuszczę, czy tutaj, czy po powrocie do Polski. Kadencja Tuska jako szefa Rady Europejskiej to czas największego kryzysu Europy. Tusk nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Poparł narzucenie liczby islamskich emigrantów państwom Unii, w wyniku czego wezbrała fala zamachów terrorystycznych. Ginęli w nich również Polacy. Tuskowi wyszło jedno. Z Unii wyszła Wielka Brytania. Żona Tuska się nie myliła. Jeden Donald naprawdę wystarczy.